do krakowskiego klubu pod Gruszką. Przyszedłem ze swoim tatą dziennikarzem pierwszy raz w życiu, ponad 60 lat temu. Niewielu więc jest pewnie krakowian mogących poszczycić się tak długą znajomością tego miejsca. A teraz bezobjawowy walczyk, mam nadzieję aktualny, bo wirus trwa, a chciałbym, żeby szybko przestał być aktualny. Spod krakowskiego ogródka płynie piosenka króciutka, piosenka w rytmie walczyka od gościa z zarostem bralczyka. Ten siwy zarost na twarzy to świadek koronny zarazy, bo nie ma ochoty się golić, zamknięty w domowej niewoli. Bo bliżej mi teraz do drzewa i ptaka, gdy rano zaśpiewa, i sarny płowej pod oknem, i psu co liliowe ma krople, i trudno się napić do lustra, gdy zwis zamknięty i gruszka. I żeby przyjąć wódeczkę, trzeba odchylić maseczkę, jak z wnuczką do kina wypadów, u pani Stasi objawów, spacerów z żoną po rynku i fasad kochanych budynków. Lecz głowa rodaku do góry, rozwieją się wkrótce złe chmury i zniknie wirus zdradziecki. Niestety zostaną terleccy, bo na nich, jak mówią uczeni, słabośmy uodpornieni. Dlatego szykuję po cichu szczepionkę na polityków.